Jak dowiedzieć się, czy w Twojej wątrobie rozwija się choroba i co mogą oznaczać wyniki badań Twojej krwi? O tym w dzisiejszym odcinku przy pomocy przewodników po odczytywaniu badań krwi, do których link zostawiam w opisie do tego wideo. Przede wszystkim wątroba nie boli, bo nie jest unerwiona, przez co nie jesteśmy w stanie tak szybko zorientować się, że woła o pomoc. A już małe pogorszenie pracy wątroby może powodować zaburzenia w pracy całego organizmu, bo wątroba nie odpowiada tylko za trawienie, ale bierze udział w większości procesów w naszym organizmie, również w neutralizowaniu chorobotwórczych komórek nowotworowych, ale. Tylko wtedy, gdy sama jest sprawna. Na nasze szczęście wątroba ma niesamowite zdolności do regeneracji, jeśli jeszcze nie została no, nieodwracalnie uszkodzona, jeśli nie doszło jeszcze do zmian w strukturze wątroby, no bo ta regeneracja nie jest nieograniczona, no i trzeba wiedzieć, co jest głównym czynnikiem, który uszkadza wątrobę, żeby to jak najszybciej no i skutecznie wyeliminować. Więc im szybciej zajmiemy się wątrobą, tym będziemy dłużej się cieszyć ze zdrowym życiem a jesteśmy w stanie dowiedzieć się o chorobie czy nawet początkach choroby, nawet na długo przed rozprzestrzenieniem się wyniszczającej choroby. Bo to, że nie powie nam tego wątroba, nie oznacza, że nie powie nam tego nasza własna krew, a ona jest odzwierciedleniem tego, co się aktualnie dzieje wewnątrz organizmu, wewnątrz organizmu, no i jak dowiesz się też, jak pracuje wątroba i w jakim jest stanie aktualnie. Oprócz tego z badań krwi jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaki stresor wyniszcza tą wątrobę, no i dzięki temu będziemy mogli szybciej zidentyfikować i zlokalizować chorobotwórczy stresor, żeby go wyeliminować, no i skutecznie i do końca wyleczyć tą chorobę. W tym wideo omówimy sobie kilka najważniejszych badań krwi, które pokażą nam w jakim stanie jest wątroba i które każdy może bez problemu zrobić w swojej przychodni. A jeśli już masz takie badania, to weź sobie je teraz do ręki i zobaczysz, co chce Ci powiedzieć, Twoja własna krew. Pomiar aminotransferazy to. Podstawowe badanie, które daje nam bardzo precyzyjną informację, że zaburzenie w produkcji tej substancji są ściśle związane z wątrobą, ponieważ no, jest jej najwięcej właśnie w wątrobie. I gdy komórki wątroby ulegają zniszczeniu, no to do krwi dostaje się większa ilość tej substancji. Obniżone wartości najczęściej wskazują na mocne lub przewlekłe obciąże, obciążenie wątroby, w której to no, wątroba już nie jest w stanie produkować tej substancji chociażby nawet do tych minimalnych ilości, których, które uważa się za normę. Natomiast podwyższone wartości będą powodować no, wszystko to, co negatywnie wpływa na wątrobę, czyli Syntetyczne leki, antybiotyki, z których wątroba musi się później oczyszczać, alkoholizm, narkomania, stosowanie sterydów, do tego podwyższone wartości mogą być w przebiegu astmy, po zawale oraz w przebiegu infekcji, zakażeń i tak naprawdę każdego rodzaju, no. Choroby czy dolegliwości, które są skierowane w wątrobę, albo wątroba w jakiś sposób no, odpowiada za to, żeby się z tego organizmu pozbyć, przez co sama zostaje zniszczona. Więc jeśli masz w badaniach podwyższony ALAT, no to wiedz, że najprawdopodobniej to właśnie twoja wątroba. Natomiast jeśli są podejrzenia co do pozostałych chorób, to na przykład, żeby sprawdzić, czy stresorem są przewlekłe infekcje, no to trzeba zestawić te badania z białymi krwinkami, których to właśnie zaburzenia wskazują na infekcję. I jeśli w badaniach białych krwinek są zaburzenia, no to wtedy sięgamy na stronę 30 z białymi krwinkami w części pierwszej przewodnika, no i tutaj sprawdzamy po kolei każdy z parametrów, który należy do białych krwinek i dlatego mając taką wiedzę, dosłownie można odczytać, co się dzieje w środku naszego organizmu, nawet zanim no, choroba da o sobie znać w postaci jakichkolwiek dolegliwości, a jeśli już się coś dzieje i są objawy, no to prawidłowa diagnoza jest zawsze pierwszym krokiem, żeby wiedzieć, co zwalczać albo co wyregulować. I wracając do alatu, no to tak jak mówiłem, kojarzymy go głównie z wątrobą, i też osoby, które no, mają nadwagę, to wtedy mogą zaobserwować, że ten alat będzie podwyższony, ale w stosunku najczęściej do aspatu, który kojarzony jest głównie z chorobami trzustki. No i wtedy no, w ten sposób można rozszyfrować, co dokładnie się dzieje i jakie warunki panują wewnątrz naszego organizmu. Drugim bardzo ważnym wskaźnikiem jest bilirubina, która nadaje żółci-żółtą barwę, a powstaje na skutek rozpadu czerwonych krwinek. I można zbadać oddzielne frakcje bilirubiny w formie bilirubiny wolnej, związanej oraz ich sumę, czyli bilur, bilirubina całkowita. I bilirubina wolna jest najczęściej podwyższona, gdy dochodzi do nadmiernego rozpadu czerwonych krwinek lub gdy wątroba jest mocno obciążona i traci zdolność do wiązania bilirubiny. Natomiast nadmiar bilirubiny tej związanej, Najczęściej jest oznaką, że mimo że jest związana, no to coś powoduje, że nie może być usuwana z organizmu, np. Na, na skutek zatorów w kanalikach żółciowych albo w przebiegu ostrego zapalenia wątroby, no i wtedy jej stężenie we krwi będzie wzrastać. A objawem tego może być np. zarzucenie skóry oraz gałek ocznych, a szczególnie to jest no, do zaobserwowania po wysiłku fizycznym. Obniżona bilirubina może być spowodowana nadczynnością tarczycy przy osłabionej śledzionie przez długotrwałe niedobory pokarmowe oraz przebiegu chorób autoimmunologicznych. I podwyższona bilirubina całkowita może występować naturalnie u noworodków oraz u kobiet w ciąży, no ze względu na zachodzące zmiany hormonalne w organizmie. I będzie też wzrastać, gdy drogi żółciowe zostaną zablokowane i powstaną zatory, np. przez kamienie żółciowe, albo na skutek stanu zapalnego dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub no, przeciążonej wątroby. I jeśli stosuje się le leki, to warto sprawdzić, czy nie dają takich objawów. A no, tak może działać np. erytromycyna i fenotianzyna. I to od razu można zestawić z badaniem podwyższonej bilirubiny z czerwonymi krwinkami. Z pierwszej części poradnika, wtedy będzie wiadomo, czy ma to coś wspólnego ze wspomnianym nadmiarem rozkładem, nadmiernym rozkładem czerwonych krwinek. No i oczywiście w przebiegu chorób autoimmunologicznych bilirubina też może być podwyższona. Jeśli masz podwyższoną bilirubinę we krwi, no to warto zrobić sobie badanie wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz przewodów żółciowych, wtedy będzie widać ich stan oraz ewentualne nieprawidłowości. Koniecznie trzeba sobie też powiedzieć o GGTP, bo jest to enzym, który znajduje się głównie w komórkach wątroby. No i dzięki temu, po GGTP, jesteśmy w stanie w prosty sposób ocenić, czy wątroba jest uszkadzana. No i jest to taki wskaźnik, po którym bardzo łatwo można zaobserwować alkoholizm, w przebiegu, w przebiegu którego wątroba zostaje notorycznie podtrwana. Do tego GGTP będzie podwyższone w przebiegu chorób zakaźnych, no i wtedy sprawdzamy właśnie białe krwinki albo w przebiegu cukrzycy. Gdy GGTP jest podwyższone razem z ALP, no to warto również zwrócić się w kierunku zablokowanej żółci. ALP to fosfotaza zasadowa, i co prawda jest to enzym wielu tkanek ale najczęściej je, no, jej zaburzenia będą odzwierciedlały się w chorobach wątroby i przy niedrożnych przewodach żółciowych. Obniżony poziom fosfotazy zasadowej będzie objawiał się przy niedoborach cynku, magnezu, przy niedoczynności albo przy zablokowanej przysadce mózgowej. Przy terapii estrogenem, przy zapaleniu nerek, w przebiegu celiaki, niedoczynności tarczycy. Podwyższony poziom może oznaczać przede wszystkim choroby wątroby i niedrożne przewody żółciowe. Natomiast może być też podwyższony poziom przy niedoborach witaminy D3, przy nadczynności tarczycy oraz w chorobach kości i po urazach kości, gdy no, w trakcie ich regeneracji fosfotaza, fosfotaza zasadowa będzie wzrastać. AP, czyli fosfotaza alkaliczna, to enzym, który pochodzi głównie z wątroby, woreczka żółciowa, żółciowego, ale też z kości. I obniżone wartości będą, gdy w Twoim organizmie będą niedobory pokarmowe, szczególnie cynku i magnezu. No i do tego przy niedoczynności tarczycy, przez leki na astmę, anemię i no, niedoczynność przysadki mózgowej. To wszystko jest ze sobą bardzo powiązane, więc w takich sytuacjach tutaj ten poziom też może wyjść zaburzony. Natomiast podwyższone wartości mogą oznaczać zapalenie trzustki, nerek, no i najczęściej wątroby oraz przy niedoczynności tarczycy, przy niedoborach witaminy D3. W ciąży oraz u dzieci w trakcie wzrostu. Kolejnym takim wskaźnikiem, który warto sobie zbadać jest cholinoesteraza. No, i jest to taki jeden z najważniejszych, jeśli no nie najdokładniejszych wskaźników, gdy chcemy sprawdzić sobie stan wątroby, bo tam jest wytwarzana ta cholinoesteraza i no jest to jedno z badań, które potwierdzają właśnie chorobę wątroby i jest to badanie, dzięki któremu można sprawdzić jej stan. Obniżona cholinoesteraza może być przy osłabionej wątrobie, przy marskości wątroby, w trakcie żółtaczki, po zawale serca nawet oraz przy przewlekłych chorobach, które właśnie wyniszczają wątrobę. Podwyższona może być w przebiegu cukrzycy, gdy stosuje się taką dietę z dużą ilością cukrów różnego rodzaju oraz przy stłuszczeniu wątroby i w przebiegu zespołu Gilberta. To oczywiście nie są wszystkie badania, które wskazują na wątrobę, bo można zrobić jeszcze apoliproteinę B, czy nawet cały proteinogram. I tak naprawdę wiele innych, które rozpisałem w przewodnikach po odczytywaniu badań krwi, a dzisiejszy odcinek powstał wyłącznie na jego podstawie. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, nie tylko o wątrobie, ale też o tarczycy, trzustce, czerwonych krwinkach, białych frakcjach cholesterolu i łącznie no, o ponad 140 badaniach, które są w ten sposób opisane, to zapraszam do przewodników odczytywania ba badań krwi. Link jest w opisie do tego wideo, a jeśli masz jakieś pytania albo chcesz, żebym nagrał o czymś konkretnym wideo, to daj znać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!